Ja tylko przypomnę, że ktoś trzyma zgodę od rodziców, bo staram się swoją pielęgniarkę prosić donieść. I będziemy powoli zaczynać nasze zawody. Jest to wyjście.
taka misja, nikt nie jest do końca zamknięta, a można z niego robić. Chyba, że już jest. Technika do samego końca, jak się zrobiliśmy baranek. To już będzie. I nie tylko umiejętność rzutów, ale umiejętność szpadów. Jak widzimy, talent przed wami od najmniejszych wagi, a najczęściej w Polsce brawa. Nie potwierdzony jest informacji, ten wyższy był naszym uczniem. Ja osobiście nie pamiętam, sprawdzimy to. Ale nie powiedział. Nie jestem, nie jestem. Prawdopodobnie był tylko miesiąc, bo później go wyrzucono na ulicę w szkole. Tak Mateusz stwierdził, że nie chcę to powiedzieć. Nasza wojska była możliwość w ramach SPS-u. Ja przypomnę, że zamieszamy tylko poprawne przyjęcia, czyli kontakt z klasą pierwszą może być po odbicie, może być mostowanie, nie ma żadnego problemu. Po odbiciu, czyli kontakcie z klasą pierwszą muszą być przez sekundę utrzymane młodzie, wyprosić, tak? Sekundowe. Poczekajcie sekundę, zdejmiemy sobie dwa klocki maty i wtedy będzie więcej miejsca, dobrze? Dobra. Głos oddaję Mateuszowi, może w końcu ktoś powie o swoim klubie. Mateusz, proszę. Zresztą dzisiaj też zapowiedział swoją obecność, ale na razie nie widzę. Jest to 15 razy, także rekord został pobity. Jeszcze raz brawa. Ja poproszę tutaj komisję zawiesić, żeby zapisać ten mini. Ola, zapisz ten mini. Tak jak ostatnio komisji, tutaj się chodzi o ślapkę leżące. Dziewczęta zapisywały każdy dzisiaj już prawdziwe zawody. Poproszę następnego zawodnika. Ja przypomnę, że reprezentujemy o puchar i dyplom oczywiście. Osoby, które są naszymi uczniami, rywalizują naszym. Ty też nie jesteś naszym uczniem. Rywalizują o puchar, pozostali o dyplom. Że jeśli ktoś chce, to bardzo proszę. Czy ktoś chce, czy już chodzimy do pierwszych pojedynku usiłowania na rękę? Proszę bardzo. Poproszę o zabezpieczenie. I przechodzimy do pierwszych
przychował na tym zdecydowanym przytrzymaniu. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Następny ruch. Zdaję stawia. Sześć. Nie ma kontaktu. Nie zaliczone. Sześć. Jest. Gorący brawo, tak jak widzicie, koniec naprawdę się przepięknie. Ja przypomnę, Łukasz, poczekaj chwileczkę. Łukasz jest sponsorem naszych zawodów dla plików, którą ostatnio. Może później? Ufundował spodenki do MMA. Tak jak widzicie, ciężar. Rzeczywiście 85 kg. Dajesz, Łukra! Tu są trzy zaliczone. Czwarty zaliczone. I kończymy na cztery. Łukasz Szymper. Przypomnę, sponsor naszych zawodów dla plików, jeśli chodzi o spodenki do MMA. Warunkiem jest zrobienie u siebie tych zawodów, no niestety nie doczekaliśmy się takich zawodów poza Wojciechem Szczurą na jeden w Pomorzu. Jesteśmy pierwsi i no niestety na razie jedyni, bo bardzo chętnie również po innych szkołach pojeździlibyśmy na takich zawodach. W każdej chwili kto będzie chciał zgłosić się, będzie taka możliwość, a teraz poproszę już o rozpoczęcie uroczyste pana burmistrza, który objął patronat nad naszymi zawodami w armwrestlingu, czyli w siłowaniu się na rękę. No jest mi niezmiernie miło patronować tym zawodom. Tak jak kiedyś wspominałem, sztuki walki są mi bliskie, bo kiedyś, jak byłem jeszcze 30 kg młodszy, trenowałem jedną ze sztuk walki, więc jakby kiełbuszynkę. Także sztuki walki są mi bliskie i ten sport na pewno jest sportem, który przede wszystkim uczy pokory i wytrzymałości i możliwości. Także przyjąłem ten patronat z przyjemnością, z wielkim zaszczytem, także życzę udanych zawodów. I oby wam się te zawody rozwijały dalej i większe grupno uczestniczyło w tych zawodach. Z kierunku. Chciałbym też podziękować za zaproszenie. Tak się składa, szanowni uczniowie, że pan Michał od tych lat naśladuje sporty. Te zawody pływackie, te zawody takie dzisiaj siłowe. Ja dla trenera takich pomysłów, one są bardzo potrzebne. Każda dyscyplina sportu jest bardzo interesująca, także bardzo fajnie, że udaje nam się z tym coś organizować. Dziękuję. Gorące brawa dla panów. A ja już oddaję głos sędziom. Witam wszystkich bardzo serdecznie na już kolejnym drzewnym zawodach w Armę Śmigu. Bardzo się cieszę, że jest na skórę tylu. Znamy jak to dosyć jest frekwencja się podczas zawodników. Chciałem trochę powiedzieć o zasadach, jakie obowiązują i na jakie zasady będziemy walczyć. Wybaczymy na takim oto stole. Pierwszy raz będzie w tym roku rozgrywane według zasad federacji. Więc chciałem jeszcze na początku, jakie są zasady, faule, pozycje niebezpieczne i takie różne dotyczące siłowania. Pozycja startowa wygląda następująco. Zawodnicy ustawiają swoje ręce na podłogietnikach. Barki zawodników muszą być równoległe do linii stołu. Ręce na centrum, w linii przecięcia się przekątnych. Tak jak mówiłem, ręce muszą być na drążku i ruszamy na komendę ready go. Pierwsze co to, zawodnik wygrywa, gdy ręka siłująca dotknie poduszki, bądź gdy ręce zawodników znajdą się poniżej linii poduszki, wtedy jest wygrana. Wygraną można jeszcze dostać, jeżeli zawodnicy rozerwią się, a zawodnik prowadzący, zawodnik jeden prowadzi w znacznym stopniu pojedynek, to wtedy może zostać już wygrany. Faul zawodnik otrzymuje, gdy oderwie rękę tu trzymającą ten drążek podczas siłowania. W momencie, gdy ręka siłująca spadnie z tej oto poduszki gdzieś na boki, faul może otrzymać też, gdy źle ustawia się na starcie. W armwrestlingu są też takie pozycje jak rozerwanie. Gdy taka pozycja nastąpi, wtedy
wiążemy zawodników taką modą maską. Jeszcze dla naszego bezpieczeństwa pozycję bezpieczną mówię. Jeżeli zawodnik zejdzie barkiem poniżej stołu, to wtedy przerywamy walkę, bo może nastąpić do uszkodzenia tu w tym miejscu bądź w tym. Ręka siłująca się musi być w obrębie wzroku zawodnika. Jeżeli zawodnik odchyli głowę gdzieś na bok, nie patrzy, nie kontroluje ręki, wtedy przerywamy walkę, bo jest to pozycja niebezpieczna. No i to tyle, jeśli chodzi o reguły i życzę udanych zawodów do zawodnika. Dziękujemy ślicznie. Ja... Jeszcze zapamiętam, że przed podejściem do naszego pojedynku należy najlepiej rozdać ręce na gaski, żeby nic po prostu nie strzeliło, żeby nie było żeby szkoda mu tego robić. I o komentarz poprosimy Sławka. Dobrze, mamy ostatni się. No tego to jeszcze u nas nie było, prawda? Na aparacie mam nastawić wersję sport? Bardzo pójdzie szybko. Nie, tak? Tu na gwiazdkę muszą być proste. Tu kostki palce muszą być widoczne. I na moim komendycznym startujemy ready, go, bogą, startujemy. Ready, go! I gorące brawa! To jest sport pełen emocji, nawet jeśli w formie zabawy, to później wyzwala niesamowite emocje i sędzia musi przerywać pojedynek. Brawo! Brawo! A przygotowuje się Martyna Paluszek i Karolina Stróż. A przygotowuje się Mateusz Kamiński i Piotr Kulego. Przypomnę, że przejęto utytułowane tu z naszej szkoły Martyna Paluszę i Kamilika Surdy. Tak, walka i jeszcze mam Karolina. Zapraszam panów Mateusz Kamiński i Piotr Kulego. Piotr Kulego i Mateusz Kamiński. A przygotowuje się Adam Krzyk i Szymon Garbacza. I zapraszam Adama Krzyba i Szymona Karbaczaka. Zapraszam. Zapraszam. Ja widzę, że się ten najsilniejszy tutaj pokazał. Także jeśli wyrażasz chęć spróbowania na rękę tutaj z naszym najsilniejszym. Także to tylko od razu mów. Najsilniejszy. Ja przypomnę, że tylko kategorie Open jest mniejszych i kobiet również mogą startować nasi absolwenci.
zaplombane. Zapraszam drugą panę. Robimy tuser i Paweł Gatrza. Robimy tuser i Paweł Gatrza. A przygotowują się dziewczyny Katarzyna Wojnowska i Martyna Paruzej. Zapraszam panu Dominik Wiser i Paweł Kawcza. Ci zawodnicy już od kilku lat rywalizują. Obserwuję uważnie, zaraz zaczynają. Szkoda, że nie wypowiedzę. Zapraszam dziewczyny, które wyczytałem, Kasię Wojnowską i Martynę Paruzę. A przygotowują się Patrycja Pykarska i Karolina Kur. Zapraszamy dwie dziewczyny, przypomnę, Kasia Wojnowska i Martyna Paruzę. Let's go! Zapraszam panę, którą czytałem. Patrycja Biegacka i Karolina Zurk. A przygotowuje się Maciej Kur, na którego się pierwszy pojedynek i Piotruś Kulej. Ja się żyła i zapraszam panu, który wyczytałem. Maciej i Piotr. A to są mężczyźni kategoria 85 kilo. Co zwycięzło? Kto wygrał, niech podejdzie do stołu. Jak on mógłby to odciąć. Słuchajcie, żeby ten pojedynek nie szedł za szybko, poprosimy tego najsilniejszego do stołu. Brawa dla Mateusza. Sławka, Cieszka, Zawodnik, który pracował w Polsce, także tutaj czekać z takim zawodnikiem to naprawdę żadna żaden wstyd, a może dzisiaj ma słabszy dzień sławy i to jednak kolega Pojeźdźna będzie zwycięzcą. Poprosimy sobie do ustawienia zawodników. Mam taką prośbę, żeby nie wchodzić tutaj na maty. Teraz mnie to jakoś denerwuje. Let's go! Jak widzimy, trochę dalej pozostał w formie. Teraz próba na lewo. Nie wygodnie. Dzisiaj nie ma Szewka Kilana. Byliśmy świadkami pięknego pojedynku. Wręczyński Kilan. Ten stół naprawdę ledwie zibiał przy tym pojedynku. Jak widzimy, tutaj jest. I bo nie za mój drugi walczy, a druga Sławek. Jak widzicie, to nie ma nic wspólnego z jakąś
i z jakimś siłowaniem barowym, tak jak niektórzy oceniają, pilatowy kultur na imprezie, jest to sport, gdzie naprawdę się trzeba niesamowicie przygotować pod względem technicznym przede wszystkim i siłowym. Nie jedno i drugie musi być. Należy być pewnie przygotowanym, wtedy dopiero można konkurować na taki ogólnopolskich zawodach. A my przystępujemy do dalszych pojedynków. Gorące brawa jeszcze na rad dla zawodników. Adam Grzyb, Dominik Wisek, zapraszam. Dobrze, to że ja teraz mówię. Przypomnę, Adam Grzyb, Dominik Wisek o prawo wyjścia do półfinału. Tak, Dominik Wisek jeszcze przy ciężkim drabingu. Na tego pytaniu. Szkoda, że już wychodzą od nas ze szkoły. Go! I Dominik Wisek. I następna para. Szymon Garbaciak, Paweł Kapczak. Zapraszam. A przygotowują się Centa, Martyna Paduzel, Karolina Surdy. Wszyscy się przygotowują. Tak, były w eliminacjach, a teraz jeszcze raz. Jeszcze raz. Tak, jeszcze raz walczycie. Spotkamy się w eliminacjach, a teraz trafimy się na siebie w półfinale. Mogą być jeszcze raz. No. I zapraszam dziewczyny, te co wysłuchałem. Martyna Paluzek, Karolina Surdy. Jeszcze raz się spotykacie na kolejnym etapie. Kto was zwycięży, wejdzie do finału. Przygotowują się Mateusz Kamiński i Maciej Kurdyś. Dziewczyny powtórnie. Stawiają rywalizację. Przychodzę Karolina i Martyna. Przygotowują się Mateusz i Maciej. Zwyciężyła Karolina, wchodzi do finału. I zapraszam Mateusza i Maćka. Zapraszam Mateusza i Maćka. A następną walką będzie wejście do finału Dominik Wisek, Szymon Garbaciak. Zwyciężył Mateusz. Zwyciężył Mateusz. I zapraszam Dominik Wisek, Szymon Garbaciak. Zapraszam do obserwowania Dominika i Szymona. I na koniec będzie finał. Patrycja z Karoliną, jak już nieraz się spotykałem.
Zwyciężył Dominik Issa. Gorące brawa. I zapraszam teraz najsilniejsze dziewczyny dzisiejszego dnia. Patrycja Piekarska i Karolina Surdyk z jednej klasy wychowawca. Michał Kalko. Patrycja zwyciężyła, także tu patrzymy ostatnie walki. Paweł Kaszczak, Dominik Lisek. Dominik Lisek jak odpoczął, ostatnia walka, finał kategorii najcięższej. Ja już poproszę o zabezpieczenie. Jest? Damian. Ja przypomnę, że Krzysztof Dymarek już brał udział w naszych zawodach w eliminacjach 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12 i odkładamy. Zapisujemy. Brawo dla naszego ucznia Rodowi Kubucy. Ostatnia próba bicia, zasady na, tak? Góra, 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 góra. Tak, proszę bardzo, każdy się może spróbować. Jak ktoś myśli, że to jest takie leciutkie, proszę, zapraszam. Zobaczycie, że to naprawdę ważne, proszę. Mamy obciążenie do wszystkich programów, ale dzisiaj takie zasady. No właśnie, o kurczę, to jest właśnie obciążenie 85 kg. I tutaj zawodnik Fitness Colosseum. Ja przypomnę, że Fitness Colosseum zasponsorował 2 przejścia oraz wejścia indywidualne. Okej, 4 razy. Wejścia indywidualne na siłownię. Albo wczoraj podnosiliśmy. Dobrze, jeden zdanie, trzymaj, przypomnę o kontakcie z klatką piersiową. Nie ma kontaktu. Góra. Jak widzicie, jednak jest troszeczkę to obciążenie duże. Czy zawodnicy Mateusza Szczęsnika kolejny kupuje. Zrobimy to sobie wreszcie. Uwaga, 3, 2. Na szybko, co za wiodło? Słuchajcie, ja uważam, że już jak ktoś podchodzi do zawodu, to już jest wygrane, że nic nie zawiodło. Czy ktoś chciałby jeszcze spróbować? Dobrze, ostatni zawodnik. Ja przypomnę, dobrze, góra, góra. Ja przypomnę tylko nasze
co na miodu? Brak energii. Słuchajcie, ja tak pokrótce. Kiedyś byłem organizatorem pierwszych, no i niestety ostatnich zawodów wyciskania sztangi leżąc. Pani dyrektor, jak zobaczyła obciążenie na naszej sztandze 216 kg, powiedziała, że wspaniałe zawody, gratuluję, ale są to ostatnie. Także zawody były u 19-latka bicie rekordu Polski. Wtedy rekord Polski był 212, 216 był tutaj, wiadomo, oficjalnie nieuznany przez Polski Związek Wyciskania Sztangi, ale można spojrzeć na naszej stronie, w ogóle pisać wyciskanie sztangi leżąc. I przekonamy się, że Robert Płoch oraz jego brat Łukasz Płoch wtedy wyciskał po 216 kg bez koszulki specjalistycznej. Widzę jeszcze jednego zawodnika, naszego byłego ucznia, zapraszamy. Chcesz spróbować? Czyli tylko siłowe na jedno. Przydasz się? Proszę tam się zapisać, tam jest zgoda o podpisanie. Zgodę na własne ryzyko. Czy jest jeszcze zawodnik do wyciskania sztangi, czy już możemy przejść do dziewcząt? Dobrze, no to byśmy zapytali, w jakim momencie... Jeśli mieliście zawodnik, próbuję... Dobra. Bo jeszcze Mateusz chciałbym tam, bo to szkoła otworzył monitoring. To nie, może nie zwracałem, czy to jest pobudka tam, żeby zadzwonić i żeby no nie, jakieś nagranie tam otworzyć, tam ze szkolnego szkolnego monitoringu. Nie wiem, o to chodzi Mateusz, prosił, żeby tam do niego zadzwonić, jak będę wracał. Zapisujemy gorące brawa dla pierwszej uczestniczki. 9 razy zaliczone. Poproszę. Karolina Zurby. Trzynaście, piętnaście, pełne 17. Pamiętamy, tutaj zawodniczy nie będzie dużo, więc nie zapisujemy. Od razu lecimy puchar. Poprosimy. Martyna. Martyna Paruzera. Raz. Ale ty to nie jesteś. Dwa. Trzy. 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 I brawa dla Martyny. Dziękuję, że się co? Chcę spróbować, czy możemy zakończyć. Będę się skonsultować z redaktorem i będziemy wyleczyć. Jeszcze raz się pytam, czy jakaś dziewczyna wyraża chęć? Nikt się nie zgłasza. Słuchajcie, puchar jest numer jeden w pobudku dla najsilniejszych uczennicy i wyciskanych sztangi leżąc. Należy się K.
Karolinie, który gorąco dla was. Dziękuję ślicznie. Gratuluję. I puchar redaktora naczelnego Domin Głowódki. Wyciskamy sztandy leżąc, ponieważ okazało się, że jednak ten pobyt w naszej szkole tak naprawdę był tylko chęcią. Więc drogo, należą się gorące brawa i tym oczywiście, a najsilniejszym uczniem w naszej szkole okazał się Krzysztof Demarek. Gorące brawa dla Krzysztofa. Gratuluję. Ja przypomnę, Krzysztof, gdzie trenujesz? Siłownia Koloseum, dzisiaj sponsor rejestrówek dwutygodniowych dla pięciu najlepszych. Wyciskamy sztangi w kolejności, bo kolega zaraz oczywiście zostanie zaraz kartę wstępu na naszą siłownię. I tak nie chodzi na siłownię. Rzucił ją. Tak, słyszałem, że zawodnik nigdy nie chodził na siłownię, ale jakbyś chciał odwiedzić tutaj, to jest wyjściówka, także bardzo proszę. Dziewczęta, które wzięły udział w wyciskaniu sztangi. I przystępujemy już do kategorii Open. Kategorii Open dziewcząt zgłosiły się Patrycja, Karolina i Martyna, a w Open panu Mariusz, Stefan, Sławek i Mateusz oraz Paweł, który zwyciężył ponad 7. Mariusz Sława, Stefan Strzelczy, a potem Sławomir Ciężka i Mateusz Kamiński. Zapraszam. A ja tylko przypomnę, dla najsilniejszej wyciskaniu sztangi leżąc Karolina. Jest jeszcze taki ładny. Ciężka Patrycja. I zapraszam panu. Bardzo proszę. Mariusz Sława, Stefan Strzelczy. I shaker dla Krzysztofa Demarka, który zaraz się rozbierze. Zapraszam. Mariusz ze Stefanem. Przypomnę, to są nasi absolwenci. Obydwoje kategoria ciężka. Poprosimy o pomoc Sławka jeszcze przy tym pojedynku, bo na pewno będzie zacięty. Obaj zawodnicy zadają, bo to zabieranie zawodu. Jest faul po stronie Stefana. Przypomnę, że dwa faule. To dopiero jest kwalifikacja. Przygotowuje się Sławek i Mateusz. A teraz walka Mariusz Sława, Stefan Strzelczy. Tak jak powiedziałem, potrzebny jest dwóch zerów do ustawienia. To już jest pojedynek na bardzo wysokim szczeblu. Który z nich będzie rywalizował? Oto ten drugi burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego. Rozerwanie, tak jak widzimy. Mamy tutaj już do czynienia naprawdę niesamowitą siłą, niesamowitą techniką i będą tak zwani wiązani zawodnicy paskiem. A ja akurat wziąłem puchar burmistrza Kłobucka, także to w wrestlingu ZS numer 1 Kłobuc, kategoria nowa Open. Z tego co pamiętam, Stefan, absolwent technikum, Mariusz Sowa, absolwent klasy ogólnopolicyjnej, w pierwszej klasie Mariusz miał poważną kontuzję, która go wykluczyła z uczestnictwa w wielu zawodach. Później powrócił jeszcze silniejszy i teraz mamy możliwość podmiany jego umiejętności wrestlingowych. Jak widzicie, z jego precyzją jest tutaj wiązanie dwóch zawodników w paskie. Ja przypomnę, że przy wiązaniu nie ma możliwości zawodnik już poprawienia, z
tego okrętu. Jeśli będzie wykazywał drogę niezadowolone zostanie dyskwalifikowany. I poproszę pan zaraz wydopić. Ready, go! Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Ciśnie! Spokój, ciśnie! I sędzia już tam. I wygrywa Mariusz Zdowa. Niesamowity pojedynek. Ja przypomnę, że tutaj redaktor ocenia cały czas te pojedynki. Również ma przygotowany puchar dla najlepszego zawodnika. Musi wydaje się, że to trudniejsze niż wasze. Dzisiaj po pierwszy raz toczy tak ciężki pojedynek, jakiego za chwilę się czeka z Mariuszem. Poproszę o doping. Ready, go! I wygrywa Paweł!
Gratulacje. Jak widzicie, technika najwyższej klasy i potwierdzić swoją niesamowitą siłę. Paweł Kasza. Gratuluję. Zostały jeszcze trzy pojedynki. Drugim będzie Sławek Sieczka i Paweł Karcza. Pasjonujący. Go! Daję Stefanu, daję! Będzie teraz tym razem. Eliminacja. Dziękujemy ślicznie, Patrycja już
po raz kolejny uczestniczyła w naszych zawodach. Pamiętam jeszcze w Wilkowiecku w zawodach na Festynie brałaś udział. Gratuluję. Poproszę o zdjęcie pamiątkowe. To są najsilniejsze. I tak już jest brudna ta mata. Można wejść dzisiaj już na nią, bo i tak trzeba ją później umyć. Także poprosimy tutaj o właśnie tu może trzech naszych zaproszonych gości. Gratulacje dla najsilniejszych dziewcząt w wrestlingu. Brawo jeszcze raz. Ja przypomnę, że medal jeszcze jest. Medal to jeszcze na kategorii uczennic. Także dziewczęta, zgodźcie się. Ale podziwiam ostatni pojedynek w kategorii Open. Uczniów i absolwentów. W finale spotkali się nasi absolwenci klasy technikum, jeśli dobrze pamiętam. Obydwoje wykonują albo będą wykonywać podobny zawód, dysponują podobnymi warunkami, jeśli chodzi o siłę, wzrost, wagę, nie wygrać lepszy. Zostaje dyskwalifikowany. Dziękujemy ślicznie i proszę o zdjęcie najsilniejszych dziewczyn na pierwsze, drugie, trzecie, czwarte w odwrotnej kolejności, nie. Tak, pierwsza, druga, trzecia i czwarta. Być może za rok będzie całkowicie inna kolejność. Trzecie miejsce zajmuje Maciej Kurdyś.
Gorące brawa, zawodnik Ekwis Częstochowa. I poprosimy Maciej o pozostanie z nami. Drugie miejsce, Piotr Kulej. Gratulacje. Coś te brawa coraz słabsze, wiadomo, że już każdy żyje świętami. I pierwsze miejsce, trenowany przez swojego kolegę z naszej szkoły, Pawła Kasprzaka, Mateusz Kamiński. Gratulacje, Mateusz. Pewnie przemieść tak jak Paweł. Tutaj te miejsce pierwsze na długie, długie lata. Proszę o zdjęcie tutaj, podejdźcie podobnie jak tutaj. Pierwsze, drugie, trzecie. Tu. Dziękujemy ślicznie. Te zdjęcie. I następna już dekoracja. Kategoria ciężka 75+. Musimy dalej. Jeszcze jedna wejściówka na siłownię. Chyba każdy teraz. Trzecie miejsce w kategorii ciężkiej otrzymuje Szymon Garbaciak. Brawo dla Szymona. Również bierze udział w zawodach grapplingu z sukcesem. W tym roku niestety pobyt w szpitalu nie pozwolił mu na wyższe miejsce w grapplingu, ale jak widzicie tutaj już trzecie miejsce, wspaniałe. A na miejscu drugim jego kolega Dominik Licek. Gorąca brawa dla Dominika, najsilniejszy w naszej szkole grapplingowiec. I pierwsze miejsce, tak jak rok temu, podtrzymał nasz najsilniejszy armwrestlingowiec Paweł Kasprzak. Gorące brawa dla Pawła. Otrzymujesz dwutygodniowe wejście na siłownię Koloseum. Dziękujemy ślicznie i poproszę o wspólne zdjęcie. Ustawiamy się od miejsca pierwszego tutaj, Dominik, tutaj, drugie i trzecie. Dziękujemy. I pozostała już kategoria Open. I ten piękny puchar burmistrza, o który dzisiaj walczyliśmy. Ale panie burmistrzu. Proszę. Proszę. I oczywiście wyścigna. Czwartego. Od czwartego miejsca może zaczniemy. Czwarte miejsce, po raz pierwszy raz zawodnik startował w naszych zawodach i zaznaczył swoją obecność. Czwarte miejsce, Mariusz Sowa. Gratulacje dla Mariusza. Mariusz już nas miło wspominał. Małe gazety o naszego profesora oraz Petro. I ustaw się tutaj, jak możesz. Trzecie miejsce, Kasprzak. Paweł. Nasz najsilniejszy, jeśli chodzi o kategorię ciężką. I gorące brawa dla Pawła. Proszę pozostań. Mariusz, zostań też z nami. Drugie miejsce. Stefan Strzelczyk. Gratulacje. Jeszcze tutaj prawdziwy obuchar burmistrza, ważną stale, tak? I najsilniejszym w kategorii Open uczniów i absolwentów naszej szkoły okazał się Sławomir Ziemska. Gorące brawa! To masz jeszcze takie małe gadżety od firmy Gazpetro. I poproszę o ustawienie się tutaj od pierwszego do trzeciego. Gratuluję. No, pomimo tego, że macie staniemy, to chyba i tak będziemy trochę niżsi.
według miejsca. Sławek pierwszy, poproszę. Kiwa jak ataka. Proszę. Uwaga. Zdjęcie. Nie będę zastarzał tych pięknych medali. Mówcie kiedy. Trochę się ścisnąć. Dziękujemy wszystkim osobom, które dzisiaj nam pomogły w zorganizowaniu zawodów. Szczególnie dziękujemy burmistrzowi za objęcie patronatu. Po raz pierwszy raz, jeśli chodzi o pana, Górski obserwował wszystkie pojedynki i ufundował tutaj bucha redaktora naczelnego Nowi Kłobuzika Andrzeja Zawodnika i najlepszego zawodnika ze spuszku nr 1 w Kłobuz na wrestlingu. Kto do pana zasłużył na to miano? Paweł Kaczmar. Bez zastanowienia pan Bartek pierwszy jest to Paweł. Ja się całkowicie zgadzam. Niesamowite pojedynki. Paweł, ile ważysz? 82. To jest bardzo mała waga, jeśli chodzi o zawodnika kategorii ciężkiej, a tutaj narobiłeś dużo problemów innym zawodnikom. Jeszcze raz gratuluję i pozostałeś niezwyciężony, podobnie twój kolega trener, tak? Paweł. Paweł też również wyszedł z tej szkoły, pokonany podobnie jak Przemek. Dziękuję ci za te 4 lata. Mam nadzieję, że będziesz jako już absolwent razem, bo klasa maturalna, tak? Dziękuję wszystkim, szczególnie panu Pawłowi.